Cześć, dziś mam dla Was szybki odcinek pod tytułem Co może pójść nie tak przy zakupie używanego roweru i dlaczego warto z takim rowerem zajść przy zakupie do mechanika lub do serwisu, najlepiej danej marki, renomowanego o jakimś tam doświadczeniu na rynku, żeby sprawdzić co i jak. Tutaj mam dla Was w zasadzie to nawet dwa rowery, możemy zacząć od pierwszego, który też będzie do sprzedania, bo tu właściciel już będzie zmieniał ten rower, bo się mentalnie zestarzał. I jak się mu przyjrzymy, to widzimy, że tak, tutaj ryska jakaś pod mostkiem. Tu też ryska. Tu jakaś obcierka świeża w dodatku na ramię. I generalnie jak się tam temu rowerowi przyjrzeć, to on tak właśnie cały wygląda. Tu też jakaś obcierka, tu kaseta przyrdzewiała wręcz chyba. Tu przerzutka cała przytarta, pewnie po jakichś kraksach albo z grupy zawodowej odkupiona. I tak dalej, i tak dalej. No i teraz, jak taki rower sprzedawany jest przez kogoś, kto ten rower zna, to on będzie wiedział, że rysy na tej przerzutce to efekt wypadku z kotem, albo pogada z klientem, jeżeli nie zna tego roweru i się o tym dowie. Obejrzy siodełko, zobaczy, że ono nie jest mocno przytarte, tylko troszeczkę, czyli te dzwony tutaj nie były super poważne. Zobaczy, że klamka hamulcowa jest też przytarta, czyli rower po prostu leżał w komplecie w tym setupie na tą stronę, ale nie jest bardzo poobijany. Ja akurat ten rower znam od podszewki na wylot, w związku z czym wiem, że śmiało go można polecić i że jest naprawdę spoko i tak naprawdę, jakby to głupio nie brzmiało, super zadbany w idealnym stanie. A za mną jest drugi rower innego znajomego, który zresztą kupował dopiero co ten rower, poinstruowany przeze mnie, że w Speed Conceptach wyjeżdżają tutaj inserty, ma to sprawdzić, sprawdził inserty, super. Potem jego znajomy kupował też Speed Concepta, jako że jestem znanym w Polsce specjalistą od Passatów TDI, bo sprzedałem ich już, nie chwaląc się, grubo ponad setkę. Tak, 100 sztuk dokładnie tej wersji Passata. No i trafiło to do mnie, tamten srebrny, do obejrzenia, coś tam będziemy go remontować, coś tam się pomoże, się naprawi. No i trafił do mnie drugi rower ten. I pytanie, żebym go obejrzał, bo już w zasadzie jest kupiony i że spoko, i że fajny, i co tu i tak dalej. No to go oglądam, no tu brakuje jednego filcu na gąbce, ale to oczywiście jakiś detal. Tu mamy obniżony na zero mostek, rozmiar ramy L, a spacer total minimum, mostek total minimum, także tu dobre jest pojechane w dół z 5-8 cm. To jest naprawdę mocno obniżone. O czymś się wyświnił jeszcze. No i oglądam sobie ten rower dalej, trafił do mnie jakoś po totalnym ciemaku. Patrzę, no co tu, Durace'a, klamki, elektryka, wszystko działa. Ktoś go tu chyba albo coś obtarł, albo nie daj, niedoczekanie postawił go na w ogóle do góry nogami i wtedy gdzieś na świecie umarła jedna panda. No ale to takie jakieś parkingowe obcierki, nie przejmujemy się nimi. Ogólnie spoko, oglądamy dalej. I tak w którymś momencie coś mi zaczęło nie pasować. Po pierwsze, tak coś tu zaczął mi wyglądać za ładnie. Bo tu z przodu on tam zawsze ma, a to jakąś ryska, to cokolwiek, no cokolwiek się tu dzieje. A tu od połowy nagle jest cały super, świeżuteńki. No i to jest pierwsza sprawa. Druga sprawa, tak zacząłem sobie przypominać, że ten Passat przecież w tym malowaniu to nie wychodził w wersji połysk z matem. No i coś mi tu zaczęło nie pasować. Ale tak popatrzyłem, pozaglądałem do sztycy i tak dalej. Nie wygląda, żeby było cięte. No tu w ogóle jakiś dystans jest wrzucony, bo ktoś jeździł pewnie na płycie ponad 53 zęby. Pewnie z 54 albo jeszcze więcej. A jednocześnie jeszcze zostawia małą przerzutkę i tak dalej. No rama w ogóle ani pół ryski nawet tu przy suporcie, czyli nigdy łańcuch nie spadł. No dziwne, dziwne to się zaczęło tam wszystko robić. Tu potem coś widać pod lakierem jakby gdzieś, ślady po jakimś mocowaniu tego tu boksa tylnego. Widać, że ten boks tu jeździł, bo oczywiście pod boksem się lekko przytarło.
ale tu coś jakby pod spodem zalakierowane. No i moim zdaniem to ta rama po prostu była robiona. Jakbym miał zgadywać w ciemno, to obstawiam, że robione było to, co się w nich psuje, a mianowicie tutaj robione było insertowanie ramy z tyłu, bo w tym miejscu to się rozwala. I po tej naprawie zostało tu pewnie trochę podlakierowane, aczkolwiek nie bardzo, bo jak widzicie, widać ślad starego malowania, ale ono tutaj już ma podwójne malowanie, nachodzą na siebie i tak dalej, a co najważniejsze, odtąd wjeżdża nam lakier matowy i to wjeżdża nam na grubo, bo tutaj sobie pozwoliłem przy haku, gdzie było lekko odbite, coś tam paznokciem poskrobać. No i to wychodzi prawie pół milimetra miejscami tego lakieru, także jest grubo pomalowane. I gdzieś tu coś było robione, ale zrobione jest nieźle i pewnie spoko. Jest drugi większy problem. I drugi większy problem to jest numer ramy tego roweru. Zastanawiam się, jak wam to pokazać, tak wam to pokażę, żeby nie... Może nie pokazywać, jaki to jest numer, ale generalnie tak, numer jest wklejony taśmą po pierwsze, a po drugie jest ucięty. On się tutaj przypałowo kończy, a powinien być dłuższy, a w dodatku w tym modelu numer był w tym miejscu. Czyli to już jest jawne wskazanie, że tu już coś było grubo rzeźbione. Trzeba przyznać, że polakierowana jest nieźle, bo tu wszędzie jest pogubione, nigdzie nie widać, nie wygląda, żeby coś było robione. Ogólnie rower w dobrym stanie, przeserwisowany, wszystko spoko. No i czego dowodzi ten brak numeru i czym to się może skończyć? Bo to wbrew pozorom nie jest takie super fajne, że ta rama nie ma prawidłowego numeru ramy. Bo tu wjeżdża kilka tematów. Po pierwsze, taka rama mogła być gdzieś ukradziona i numer jest dorabiany. To tutaj jest raczej mało prawdopodobną sytuacją. Po drugie, co jest dużo bardziej prawdopodobne, rama mogła być reklamowana na przykład na to, wymieniona przez Treka. Ta została przeznaczona do skasowania, a nie została skasowana, tylko bokiem została sprzedana do naprawy i tak dalej. W tym momencie, no to tam sklep pewnie robi jakieś małe oszustwo wobec Treka, ale planeta na tym zyskuje, bo zamiast produkować jednego śmiecia, to jeden rower został naprawiony i pojechał. Problem polega tylko na tym, że ten numer jest w gówniany sposób tu naniesiony i w przypadku, kiedy z tym rowerem coś się zadzieje, czy to ubezpieczalnia, czy to nie daj coś, on tam zginie, no to może się wtedy pojawić problem, bo ten numer jest niepełny, jest umieszczony tak dyskusyjnie, no i generalnie w tym momencie może pojawić się kłopot. No ale pomijając te aspekty, ogólnie rower spoko, można jeździć, wszystko super. Po czym jeszcze, jak już go kończyłem oglądać i ponieważ oglądałem go już bardzo porządnie z mocnym światłem, bo już było wiadomo, że coś tu było kombinowane, to dojechałem do tego miejsca i tu na krawędzi jest jeszcze pęknięcie ramy, prawdopodobnie spowodowane przez za mocne ściśnięcie tej ramy stojakiem. Ktoś użył innego stojaka i prawdopodobnie złapał to tak albo stojakiem serwisowym, albo złapał to tak uchwytem transportowym na bagażniku. Tak czy siak, jeszcze tu mamy mikropęknięcie, no i to też pojawia się temat, czy ramę z takim pęknięciem brać i jeździć, brać i robić, czy w ogóle nie brać. Drugi tu zresztą z tych rowerów został kupiony z obniżoną ceną, bo ma do zrobienia te inserty i będzie zrobiony. Cena została przy transakcji obniżona o koszt tej naprawy, także spokojnie, tak też to można rozwiązać, rower naprawić i jeździć. Szczególnie, że Passat TDI, jak wiecie, to jest bardzo udana konstrukcja i nie inaczej jest w przypadku tych Speed Conceptów, jak najbardziej polecam. Są naprawdę fajnie zrobionymi rowerami, mają swoje mankamenty. A no właśnie, jeszcze kolejna sprawa, to jakimś cudem boskim ten rower w ogóle nie jest obity w tym miejscu, gdzie każdy normalny Speed Concept jest zawsze obity, także to jest też hit, bo normalnie to ten rower się tutaj z obydwu stron obija, a ten w ogóle obity nie jest ani z jednej, ani z drugiej. No i co? To tyle. Także
Kupując rower używany jak najbardziej, ale warto kupić od sklepu, który się sprzedażą używanych zajmuje, bo wtedy macie to z jakąś tam gwarancją, z jakimś tam wsparciem, z jakimś tam sprawdzeniem. Różne są firmy, chociażby na rynku polskim, są bardzo porządne, które znam, które robią super robotę, sprowadzają fajny sprzęt z zagranicy, robią przeglądy, składają to naprawdę w całość za dobrą kasę i można śmiało od nich kupować. Są też takie, które grubo rzeźbią. Szczytem formy było, jak kiedyś trafił do mnie Trek z numerem ramy od Speca. To był chyba Trek Emonda, a miał numer ramy od Specialized'a Kruxa. No to już naprawdę było grubo. No i tam sky is the limit. Ramy są naprawiane, lepione, byle jak naprawiane. Naprawiane włóknem szklanym. Taka rama też mi się kiedyś trafiła, że klient coś przyprowadził i się okazało, że to jest w ogóle prawie że plakatówkami polakierowane, a naprawiane włóknem szklanym w ogóle z dupy. I rama do tej pory w zasadzie leży na śmietniku. Została rozebrana i nie jeździ. Także tak, no bywa różnie, ale generalnie kupując od firmy z dobrą renomą, macie jakąś tam pewność, że rower jest sprawdzony i że potem będziecie w razie czego mieli tam wsparcie. Można też kupić od osoby prywatnej. Tu warto wtedy posiłkować się jakimś tam wsparciem serwisowym. Chociażby na przykład w Warszawie. Czasem ja Wam mogę przy takiej operacji pomóc. Ale też każdy dobry serwis, który zna się na marce, powinien za niedużą opłatą taką szybki ogląd, takie szybkie spojrzenie na rower Wam wykonać, a nawet jakby to miało kosztować 200 czy 300 zł przy podjechaniu do serwisu, to i tak myślę jest to taniej niż wtopić na rowerze za 10, 20 czy 30 tysięcy. Tyle na dzisiaj, jak macie jakieś pytania w tym zakresie, piszcie śmiało pod filmem, a ja się z Wami żegnam, do zobaczenia w kolejnym wideo, hej!